W ostatniej rundzie turnieju kandydatów Jan Krzysztof Duda zmierzył się ze zwycięzcą Janem ci, No i były grubsze dymy. Nastąpiły E4, E5, skoczek F3, skoczek F6, czyli cały czas patriotycznie Nepoleci z obroną rosyjską. D4, skoczek bije E4 i D bije E5, czyli tutaj Duda zaprasza przeciwnika pod zadymkę. Tutaj istnieje oczywiście opcja goniec C5. No, i wydaje się, że w ogóle czarny tutaj wygrywa, prawda? Nie ma jakiegoś dobrego sposobu, żeby punkt F2 obronić, ale jest ruch goniec C4, no i tutaj leci dosyć forsowny wariant. Po goniec bije F2, okazuje się, że król F1, no i grozi Hetman D5, skoczek nie może odchodzić, wisi goniec po więc skoczek bije F2, no i teraz szach. No jak król zbije, to bęc bęc. Król osłabiony, a tego skoczka na h1 biały prędzej czy później zdobędzie. No więc król F8, a to hetwan i tak wjeżdża. Goniec h5 grozi mat. Hetwan broni, goniec g5. No i tutaj finalnie wychodzi coś takiego, więc niby końcówka, a biały bez materiału, ale wszystkie figury w akcji, a jeszcze jakość biały za chwilę odzyska. Więc ta pozycja jest Lepsza białego. Więc bardzo ciekawy wariant przygotowany. Jednak, no, Nepo ma wygrany turniej. On już tutaj nic nie musi udowadniać. Więc on wcale nie ma ochoty się pakować w jakieś tego typu zadymki. No więc zagrał spokojne, statyczne D5. Skoczek BD2 Hetman D7. Hetman D7 jest po to, żeby po wybiciu, odbiciu i wymianie Hetmana odbić sobie po prostu skoczkiem. Żeby tutaj król nie musiał odbijać na D8. W partii goniec D3, skoczek C5, goniec Cowka, skoczek E6, roszatka, goniec C7, więc tutaj jedna i druga strona kontynuuje rozwój. No a Duda już widać, że te swoje figury przestawia w kierunku skrzydła królewskiego, no i że to właśnie w tym rewirze będzie chciał atakować. No a ne poza to po swojej stronie szachownicy. W partii goniec D3, wieża D8, skoczek G3, G6, odbiera tutaj oczywiście pole, F5. No i biały C3, żeby po C4 goniec na spokojnie mu odejść. No i H4. Więc tutaj duda się odpala bardzo, bardzo agresywnie, właśnie na króla przeciwnika. Przeciwnik natomiast z drugiej strony C4, goniec C2 i A5, no czyli nepo bardzo dobrze rozumie, że jeżeli będzie stał w miejscu, no to Duda go na skrzydle królewskim zajedzie, więc NEPO koniecznie musi tutaj stworzyć kontrszansę na drugiej stronie szachownicy. No, a Duda wywalone, leci dalej ze swoim H5, czarny wieża A6. Wieża A6, bardzo dobre posunięcie. Takie. Wielozadaniowy, można powiedzieć. Ta wieża po szóstej linii może włączyć się do defensywy. Jak tutaj pójdzie D4, i jakieś masowe wymiany, to na koniec może atakować pionka. Też po B5 w dalekiej perspektywie ta wieża na A8 nie będzie podwisała, więc rzeczywiście ten ruch się przydaje. No i zdaje się, że w tym momencie Jan Krzysztof Duda popełnił błąd. Który sprawił, że pozycja dalej jest grywalna, dalej jest ciekawa, ale można było, zdaje się, zagrać lepiej. Ponieważ, pierwsza najważniejsza sprawa, jeżeli atakujemy sobie króla przeciwnika, no to trzeba wrzucić Hetmana do akcji. Hetman jest bardzo silną figurą, bardzo problematyczną dla króla. No i teraz pytanie jak tego Hetmana przerzucić. No chciałoby się go wrzucić na H6, no ale wtedy go nie C 8 i ten Hetman będzie musiał wracać. Więc tutaj bardzo dobrze wygląda plan wybić, odbić i Hetman D2. I teraz Hetman wjeżdża tam, a po gonie C8 może sobie odejść na H4 bądź na H3. No i jak goniec się cofnie, to już wtedy w ten sposób można podejść do tematu. Więc wydaje się, że takie podejście dawało tutaj lepsze szanse na atak. W partii natomiast poszło gonie C3, co też jest ok, ale wydaje się trochę zbyt spokojne, ponieważ to daje czas, żeby Nepo wrzucił posunięcie D4. No i to oczywiście mocno otwiera centrum. I też y, mocno upraszcza pozycję. Więc cebi D5, skoczek tutaj zbił na D5, no i Duda. E, sorry, nie wiem czy motocyklistę słychać. E, w ogóle 22,40 to nagrywam. E, Dobra, e, więc skoczek tutaj zbił na D4, e, i teraz Duda oczywiście mógł na luzie powymieniać do spodu na D4 i remisik, no ale Duda chce w tej ostatniej rundzie powalczyć o dobry finisz. No, i w partii poszło Skoczek E4. Skoczek E4, bardzo dobre posunięcie. To jest. Typowa współpraca skoczka z pionkiem na E5, bo zobaczcie, że, że pionek i skoczek kontrolują podobne pola. Więc biały tutaj o to pole f 6 o te słabe czarne pola wokół króla przeciwnika, będzie chciał powalczyć. E, więc e, oczywiście no, z drugiej strony czarny ma bardzo solidną defensywę. Ten goniec tutaj dobrze wszystko pilnuje, ale już jest jakiś potencjał. I tutaj powiem szczerze, że e, Nepo odwalił. Dziwną akcję, no bo jaki tutaj Nepo ma problem? Póki co, tutaj wszystko jest kryte. Na królu jakim, jakichś większych problemów nie ma. Nie ma widocznych. Nawet Biały nie może jakiegoś gonie z G5 grać z planem wymiany gońców, no bo Skoczek kasuje. Natomiast problemem NePo jest ten Delikwent z C8. No goniec na C8 to jest bieda ostateczna, tragedia najgorsza, więc dobrze by było zagrać po prostu B5 Goniec B7. I wydaje się, że w ten sposób czarny łapie świetną koordynację, ten goniec będzie działał bardzo aktywnie, a jeszcze dodatkowo pionki czarnego mogą lecieć na skrzydle hetmańskim agresywnie. No tutaj czarny ma przewagę, więc to zdaje się być takim najlogiczniejszym, najlepszym planem. A Nepo tutaj zagrał: skoczek bije f3, Hetman bije f3, skoczek d4. No, i zdaje się, że przeoczył bicie, bicie wieża D1, wziął tutaj piona. No, i teraz już widać, że tutaj coś na królu jest nie Teges, i w tej pozycji się Nepo zaczął pocić. To zaraz sobie do tego przejdziemy. A pojawia się pytanie: Co jak tutaj? No bo jeżeli tak po prostu może zjeść centralnego pionka i nie jesteśmy w stanie go ukarać, no to trochę problem. Ale tutaj jest ruch skoczek D6 z atakiem na tego Hetmana. No i teraz, jeżeli Hetman sobie ucieka, to jest bicie na C8. Zbić nie można, bo wtrącony szach. No, a jak wieża zbije, no to teraz bicie na B7. No, i tutaj y, grubsze problemy, żeby, y, żeby tę pozycję utrzymać. Także pionek E5 nietykalny, więc został zbity pionek na B2. Y, I tutaj, no tutaj jest potencjał na utrudnienie czarnemu życia w stopniu znacznym. Powiem Wam, że te warianty są chore, ale bardzo, bardzo ciekawe. Y, w partii Duda zagrał. Inną ciekawą koncepcję H-B-E-G z następnym tam wybiciem na D8 i skoczek D6, to sobie oczywiście zobaczymy. Natomiast można było przeprowadzić taki manewr. Bicie bicie, wieża D1. No więc teraz czarny musi tutaj trzymać czarne pola. No i nie chce stracić gońca, więc jedyny ruch gonie C7 skoczek F6. Y Czyli cały czas biały leci tutaj forsownie, czarny nie może zejść z tego wariantu. No i teraz tak, król F8, hehe, no to, no to wtedy Hetman F4 i pozamiatane, więc to odpada. Goniec bije F6, wydaje się, że jest ok, no ale na koniec wchodzi posunięcie wieża D8 i czarny bez figury, więc nie da rady. A grozi wjazd na D8. No, więc w ogóle jedyne Hetman B6 trzeba by bronić na D8. No, i teraz jest potężny ruch H6. Zobaczcie, że tutaj punkt G7 na Amen zabunkrowany. No i biały za chwilę wrzuci Hetmana do ataku po linii D, i okazuje się, że czarny nie ma jak się bronić. Więc najlepszą opcją czarnego byłoby zbicie tutaj wieżą. No, i Duda ma końcówkę wieża za gońca oraz dwa pionki, więc materialnie jest porówno. Natomiast cały czas są problemy na królu. Cały czas tutaj, wiecie, kłopoty z ósmą linią, więc biały ma tutaj presję. Wiecie, już Hetman E8 grozi, grozi bicie na C4. Są tutaj tarapaty po stronie czarnego, więc ten wariant był obiektywnie w okolicach równowagi, ale jednak pozycja dalej pozostaje dynamiczna i czarny musi się tłumaczyć. No więc wiadomo, że są szanse, że się nie wytłumaczy. Natomiast w partii poszło HG, HG, wieża D8 i skoczek D6, i tutaj Duda wymyślił taką ofiarę figury. Bardzo, bardzo fajna próba, żeby tutaj zakręcić na królewski, bo wchodzi Hetman E4, wisi na G6 i pozamiatane, więc trzeba bronić. No i teraz wieża D1, wieża B1 i ta wieża chce wjechać na B7, no i z tego czarnego króla nie ma co zbierać, więc wygląda to naprawdę potężnie. I tutaj nepo siedział naprawdę ostro, ostro się pocił, ale też trzeba oddać Rosjaninowi, że no, policzył naprawdę świetnie, ustalił jak tutaj najlepiej się bronić no i wyzerował pozycję. Goniec D5, czyli tutaj nie trzyma materiału, tylko zwraca figurę, Zwraca figurę, żeby no żeby przejść do remisowej, to może za dużo powiedziane, ale totalnie równej końcówki. No bo nie ma tutaj innego ruchu niż bicie, bicie, bicie. Biały odzyskał figurę, no ale materialnie jest równowaga. No i rzeczywiście obie strony tutaj podciągnęły sobie króle do centrum, pionki się powymieniały, no i partia finalnie zakończyła się. Remisy. E, także e, bardzo dobrze e, tutaj Duda e, e, poczarował. E, w bardzo kreatywny sposób przeciwnika zaatakował. No ale cóż, Nepo precyzyjnie się pobronił. No i nic z tego nie wyszło. Zdaje się, że lepszą próbą rzeczywiście byłoby e, pójście na, 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 tą na tą pozycję z wieżą e, zagońca i dwa pionki. Mm ale ta ofiara, goniec bije G6 też, też dobra próba, tam naprawdę Nepo precyzyjnie musiał wszystko podoliczać żeby wyszło dobrze więc zobaczmy sobie wyniki końcowe no, turniej całkowicie zmasakrowany przez Jana Niepomniaszciego no 9,5 z 14 możliwych punktów do zdobycia, 5 zwycięstw, 9 remisów, 0 porażek. Na drugim miejscu Ding Liren, 8 punktów, no więc zobaczcie jak tutaj ogromna różnica. No mam wrażenie, że te ostatnie turnieje kandydatów pokazują nam, że Carlsen jest na szczycie, stopień niżej jest Nepo, a stopień niżej jest cała reszta. Naprawdę Nepo w tych turniejach kandydatów pokazuje pełnię możliwości, pokazuje klasę. Coś tam u niego nie zagrało w meczu Mistrzostwo Świata, być może zebrane lańsko zaprocentuje w kolejnym meczu mistrzostwo świata. Dink na drugim miejscu, na trzecim całkowite dla mnie zaskoczenie turnieju Radzabow. Powiem wam, że. No, ja obstawiałem Rajabowa na szóstym miejscu, więc tutaj całkowicie nie trafiłem. E, dinga i Nepo obstawiałem w czołówce, to po, poniekąd się sprawdziło, e, choć dinga obstawiałem na pierwszym miejscu. E, Rajabow, no kurczę, gość, który umie, ale mu się nie chce. Absolutnie tego nie rozumiem, bo na tym turnieju kandydatów naprawdę pokazał, że on potrafi naparzać w szachy, ale z jakiegoś powodu nie naparza. Nie wiem dlaczego. Nie, absolutnie nie wiem dlaczego on y, tak, tak często te remisiki bierze, a w turnieju kandydatów elegancko naparza jak człowiek. Nie mam żadnego pojęcia dlaczego tak, a nie inaczej, ale naprawdę grać w szachy potrafi. Y, Nakamura skończył na miejscu czwartym, bardzo smutny. Y, no y, W punktach się, się, się to zgadza, ale punktacja pomocnicza. No, szkoda, szkoda na Kamury, bo w bardzo głupi sposób przegrał końcówkę w ostatniej partii. No i z drugiego miejsca zleciał aż, aż, aż poza podium. Karuana na miejscu piątym całkowite zaskoczenie dla mnie obstawiałem, że Karuana będzie walczył o, o pierwsze miejsce, drugie miejsce natomiast w tej drugiej części turnieju całkowicie się rozsypał naprawdę grał. Naprawdę grał fatalnie. No, cztery porażki. Te, tego muszę przyznać, że całkowicie się nie spodziewałem. Alireza w ostatniej rundzie zwyciężył z karuanu, co, co pozwoliło mu uniknąć zakończenia turnieju na ostatnim miejscu. No, Ali Reza ja obstawiałem, że zajmie, zajmie miejsce siódme, zajął miejsce szóste. Tak, tak mi się wydawało, że to jeszcze nie jest ten moment, gdzie on uderzy o pierwsze miejsce, że brakuje mu tego doświadczenia, brakuje mu tego spokoju. No i rzeczywiście skończył w dolnej części tabeli. Jan Krzysztof Duda, miejsce siódme, 5,5. Tyle samo, tyle samo raport. Słabo, naprawdę słabo. Wiadomo, że to tak łatwo się gada, zawsze ciężko się robi, ale naprawdę się tutaj zawiodłem, bo ja osobiście obstawiałem Dudę na czwartym miejscu i wydaje mi się, że to czwarte miejsce naprawdę było w zasięgu. Wiadomo, tam Jan Krzysztof Duda ze swoim sztabem muszą przeanalizować, co poszło, co poszło dobrze, co poszło źle, co należy poprawić. Wiadomo, że sam udział Polaka w tym, w tym turnieju kandydatów. W drugim pod względem ważności turnieju, najważniejszy jest oczywiście mecz o Mistrzostwo Świata. No to sam udział tutaj jest już ogromnym sukcesem. Z plusów widzę też, że Duda. Naprawdę zrobił świetną robotę, jeżeli chodzi o debiuty. Tak od 4-5 lat, gdzie Duda dobija się do tej czołówki światowej, no to ciągle te debiuty, debiuty, debiuty. Ciągle problemy po 10-15 ruchu, ciągle wyciąganie jakichś beznadziejnych pozycji, więc ciągle te debiuty kulały, a na turnieju kandydatów debiuty naprawdę, naprawdę wychodziły świetnie. Debiutowo złoto. No, na 14 partii, to w 11 czy 12 wychodził z debiutu świetnie. Tam z Dingiem i z Nepo zdaje się, że tylko dostał się pod jakąś presję stricte na teorii. Także debiutowo przygotowanie naprawdę zadziałało świetnie, więc tutaj dostrzegam naprawdę dużą, dużą poprawę. Natomiast coś. Coś ewidentnie zaszwankowało w grze środkowej, ponieważ Duda no, przegrał ki kilka partii, których absolutnie prze przegrywać nie powinien. Czyli, czyli przede wszystkim partia z raportem, ta, ta partia Czarnymi, seria dziwnych decyzji, która zakończyła się porażką. Partia. Partia z Dingiem, no dobra, tam rzeczywiście była presja Dinga, więc, więc można się było wywrócić. To ok, ale partia z Hikaru całkowicie niepotrzebna porażka, no czyli, czyli to ta z 13 rundy, gdzie tam Duda miał pionka więcej, poleciał, poleciał na agresywne D5, gdzie mógł na spokojnie mieć pozycję z czystym pionkiem więcej, bez bez żadnej zadymki, coś, coś tam rzeczywiście posło, posło nie Teges. No i szkoda też bardzo tej partii z rundy pierwszej, gdzie z raportem Duda zastosował bardzo niestandardowy wariant, już w piątym ruchu, czy tam w czwartym przeciwnika zaskoczył i rzeczywiście pozycja była świetna, natomiast przewaga nie została dociśnięta. No, coś tutaj właśnie w tej grze środkowej nie zadziałało. Nie mam zielonego pojęcia co, to tylko Duda jest w stanie odpowiedzieć, bo debiutowo było świetnie, ale. ale Właśnie jakieś takie dziwne rzeczy się działy w tej grze środkowej. Także, ok, pierwsze doświadczenie zebrane, no nie bez powodu, nie bez powodu, ostatnie trzy miejsca zajęte zostały przez najmłodszych zawodników, debiutantów w turnieju kandydatów. No, ewidentnie doświadczenia tutaj chłopakom brakuje, ale miejmy nadzieję, że zostało zebrane wnioski, wyciągnięte, i za dwa lata w kolejnym turnieju kandydatów po pierwsze duda się dostanie, a po drugie swój wynik poprawi. Także spoko, choć, choć myślę, że ten, ten punkt więcej naprawdę był w zasięgu. Naprawdę ten punkt więcej. Może nawet półtora czy dwa były w zasięgu. Kilka takich podejrzanych, opty zbyt optymistycznych decyzji zostało podjętych. No dobrze, widzowie, więc w ten sposób kończy się nasza wspólna przygoda z tegorocznym turniejem kandydatów. Naprawdę wielkie podziękowania dla wszystkich widzów, którzy którzy śledzili nasze transmisje na żywo, którzy oglądali moje podsumowania, naprawdę fajnie, fajnie się komentowało, długie były te transmisje, bo partie trwały nawet po 6-6,5 godziny. Więc, więc no ciężko, ciężko by to było omawiać bez kontaktu z publicznością. Naprawdę dużo ciekawych pytań, dużo ciekawych dyskusji, wiele godzin spędzonych na wspólnym komentowaniu, także wielkie podziękowania dla was widzowie za. Wspólną zabawę i wszelkie miłe komentarze. Też oczywiście podziękowania dla współkomentatorów Miłosza, Tomka, Mariana, Marencello, Marcina. Chyba nikogo nie pominąłem. Mam nadzieję, że nie, ale już dosyć późno jest i mózg, mózg mam zlasowany, jak to nagrywam. To podziękowania oczywiście dla Staszka Drożniaka, który teraz zarządza naszymi socjalami czeskomowymi. Dużo różnych ciekawych grafik. Memików, wycinków się pojawiało, także super. Podziękowania też dla Adama Załuskiego, który dołączył do naszej ekipy Czeską Polska jako tłumacz. To on właśnie tłumaczył dla Was te podsumowania rund. Tam widziałem, że te podsumowania to i po 4-5 tysięcy użytkowników po polsku czytało, także zainteresowanie bardzo duże, także dzięki niemu mieliście to właśnie po polsku. Też na koniec podziękowania dla firmy Lenovo, która sponsoruje Dudę, też sponsorowała nagrody dla naszych widzów, widzów naszych transmisji, był tablet za, a to w sumie muszę Wam, muszę wam pokazać, E, dobra chociaż teraz nie mam jak na szybko pod ręką e, kurcze był konkurs gdzie trzeba było wrzucić zdjęcie w jaki sposób kibicujesz Janowi Krzysztofowi Dudzie jak odpalicie sobie czeską Polska na facebooku to tam na pewno e, będzie wrzucone e, kurcze widz wykopał dół tak na półtora metra no, i tam opis był, że kibicuje z szachowego podziemia, tam jeszcze parę innych ciekawych akcentów było. Naprawdę widzowie na wyżyny kreatywności się wspieli w tym konkursie. Naprawdę sztos. Gość jakiś ułożył twarz Jana Krzysztofa Dudy z 600 kostek Rubika. No, złoto. Były wiersze, nie wiersze. No, super, super. Naprawdę. Świetnie się to przeglądało. Bardzo ciężko było wybrać zwycięzcę tego konkursu. Dobra, widzowie, także kończę. Dzięki wszystkim. Widzimy się oczywiście na kolejnych ciekawych eventach szachowych. Także dzięki wszystkim za uwagę i pa pa!